Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się na live w bardzo ciekawym miejscu. Otóż znajduję się w salonie Denis Claire. Pokażę Wam przepiękną jesienną kolekcję. Na dworze zimno, chyba wszędzie, dzisiaj w całej Polsce tak jest. Spokojnie, sprostam Waszym oczekiwaniom. Piękne jesienne stylizacje przygotowałam. E, zobaczcie, robi się fantastycznie, właśnie jesiennie. Ja powoli Was będę wprowadzać, a Wy sobie dołączajcie. Spokojnie, dużo inspiracji. Dołączajcie, bo na pewno trochę jesteście zaskoczone tą pogodą. Stoicie przed swoją szafą i mówicie, co ja mam założyć. Z drugiej strony, dzisiaj dzieci przywitały szkołę. Na pewno, jako mamy, świetnie przygotowałyście swoje pociechy na ten dzień. A czy nie zapomniałaś o sobie? Przygotuj się również. Może wracasz do biura albo home office, nadal w domu. A ja mam również piękne stylizacje na tą okazję, właśnie w domu. Masz być elegancka, masz się czuć fajnie i super wyglądać. Pokażę Wam piękne stylizacje, właśnie w jesiennej tonacji. Będą szarości, piękny jasny beż. Za mną również szarość i piękny kamel. Ja dzisiaj w takim wydaniu, zobaczcie, lekko biznesowym. Bardzo fajnie się czuję, a nie mam okazji często takich stylizacji nosić. Właśnie cała stylizacja pochodzi z salonu Denis Claire. Salon znajduje się na pierwszym piętrze w domu Mody Cliff. Co ja mam na sobie? No mam przepiękne spodnie, właśnie jesienny materiał, już takie ciepłe, kaszmirowe. Dodatkowo, aby wydłużyć swoją sylwetkę, mam w tej samej tonacji buty, czyli połączyłam pięknie te dwie szarości. Mam również białą koszulę, pokaż proszę, bo to taki klasyk. Przecież Coco Chanel to wymyślił dla nas. Kiedyś pożyczyliśmy to, te koszule z męskiej szafy, a dzisiaj my, kobiety, mamy na nie mnóstwo pomysłów, odkryć i tak naprawdę kochamy białe koszule. One muszą znajdować się w szafie każdej kobiety, a już szczególnie w tym dreskodzie biznesowym, nie możemy o nich zapomnieć. Znajdziecie tutaj dużo odsłon właśnie pięknych, białych koszul. Oczywiście Wam je będę pokazywać. No ale zobaczcie. Biała koszula, spodnie. Ja element modowy muszę mieć. E, aż tak klasyczna nie jestem, bo też moja praca tego ode mnie nie wymaga. Więc mam na sobie e, ciekawy element, a paszkę. Zamiast paska. Dodatkowo powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie e, ścisnę, ta, a ta paszka ścisnęła moją talię i naprawdę czuję się super. Też mamy piękną, właśnie silną kolekcję. Super kolorystyka, szczególnie do jasnych kolorów i do granatu. No, ale wiecie co? Pokazując Wam już to, co tutaj e, przygotowałam, to tak naprawdę już chcę Wam pokazać, że mam też ochotę tą stylizację chociażby zrobić bardziej elegancką. I pokażę Wam, jak możecie to zrobić. Piękna szara marynarka. Tak naprawdę ona tworzy komplet z szarymi spodniami, które zaraz Wam pokażę. Ale ja jestem też tego zdania, że jak kupujecie komplety, szczególnie właśnie garsonki, garnitury, to nie bójcie się łączyć z innymi elementami. Dlaczego nie mogłabym połączyć tego z tymi spodniami, do których też jest w sumie marynarka do kompletu? Ale tak wiecie, modowo, odważnie. Zobaczcie, jaki fajny look. Ona dodatkowo jest akurat dla mnie taka bardziej oversizedowa, więc troszeczkę przełamują moją sylwetkę i nadaje takiego jeszcze większego fashion wykonania, ale to jest po prostu jeden rozmiar większy, ale jak założycie taką idealnie dopasowaną, to ona też będzie piękna, lekko taliowana. Tak wygląda ta stylizacja. No właśnie. Kolor szary. Ponadczasowy. No, zdecydowanie kolor biznesowy. Musimy go mieć w swojej szafie. A też jednocześnie jest kolorem, który bardzo fajnie się łączy. Z wieloma kolorami, a jednocześnie też pasuje do wielu typów kolorystycznych. Każda z nas jest w stanie się z nim, w nim odnaleźć. W zależności tylko, czy jesteś ciepłym typem, czy zimnym, to wtedy możesz te dodatki właśnie zmieniać. Zobaczcie. Piękna marynarka. Warto zwrócić uwagę na guziki fajny ozdobny element, a właśnie też dodatkowo taki modowy i piękna biżuteria, która się pojawiła tutaj przy klapach tutaj przy kieszeniach, zobaczcie. Bardzo ładny element, bardzo elegancki garnitur ze spodniami, zobaczcie. Spodnie również mają te wykończenia na kieszeniach i w talii, piękny kant, lekko, zobaczcie, zwężane taki model e, cygaretki. Z tyłu taliowana. No, wygląda super. No i znowu element ozdobny, czyli guziczek, który się tutaj pojawił. To jest cała propozycja. No i oczywiście, z czym ja bym połączyła? No, z białą koszulą, bo dzisiaj troszeczkę będę Wam pokazywała te stylizacje idealne do pracy. Bo uwierzcie mi, że Marka Denicler właśnie ma te um, ubrania w, w, dla pań, które działają aktywnie biznesowo, ale też wyszła naprzeciw oczekiwaniom obecnej sytuacji i pokażę Wam bardzo fajne, wygodne stylizacje. Właśnie taki home office, ale sportowo, elegancki, taki casual. Naprawdę super. Zobaczcie. Biała koszula, która również ma to zdobienie, to powoduje, że powtórzyłyśmy te elementy takie małe, drobiazgowe, ale jest bardzo elegancko. Czyli mamy tutaj przy kieszeniach, mamy tutaj przy koszuli, dodatkowo mamy spodnie od garnituru. Przepiękna, naprawdę klasyka. Idealny, yy, idealna stylizacja do pracy, na spotkania biznesowe. Jakość. Właśnie. Jeszcze muszę to powiedzieć. Słuchajcie, w biznesowych stylizacjach jakość ma ogromne znaczenie. Yy. Pamiętajcie, że sieciówki proponują bardzo dużo rozwiązań, ale właśnie tutaj może Was zawieść jakość, a jakość świadczy o Waszym profesjonalizmie i buduje Waszą pozycję zdecydowanie bardziej właśnie profesjonalnie i ten wizerunek jest szalenie spójny. Dobra. Następna, a wiecie co? A może jeszcze jedno Wam powiem. Bo teraz tak, ta marynarka świetnie połączyłaby się również z tym printem. A to jest, słuchajcie, print, na który e, marka e, Denis w tym sezonie bardzo mocno postawiła, bo z jednej strony wprowadziła element modowy, kolor limonkowy, pięknie on wygląda i to też jest taki kolor, który pasuje e, do wielu e, typów kolorystycznych, fajnie się łączy z szarością, ale może ktoś nie lubi spodni i na przykład ma ochotę zostawić to. W innej trochę formie, czyli ze spódniczką. Też taki komplet tutaj znajdziecie, ale możecie oczywiście zrezygnować z marynarki, bo jest to wtedy już zdecydowanie bardziej elegancka forma. I na przykład spróbować, coś tu się dzieje, spada mi. I na przykład zobaczcie, możecie spróbować w tej formie. Do tego wystarczą klasyczne szpilki, które również tutaj znajdziecie i macie piękną stylizację do biura. Ok. Pokażę Wam dzisiaj również okrycia, słuchajcie, wierzchnie, bo one już się pojawiły. No zresztą pogoda wymaga tego, żebyśmy sięgnęły po coś cieplejszego, więc tutaj już fajnie takie okrycia znajdziecie. One są w świetnej jakości. Znajdziecie alpakę, znajdziecie właśnie kaszmiry, czyli materiały idealne, e, ocieplające nasze ciała. Dobra, słuchajcie, piękna stylizacja. Właśnie tutaj mamy płaszcz cieplutki. Pokażę Wam, co się dzieje pod spodem. I ten płaszcz jest z alpaki Milusi. No i jakoś to już same tutaj widzicie. Przecież wam mówię, że tutaj mamy cudowną alpakę. I pod spodem zobaczcie, właśnie w tym pryncie, o którym wcześniej wspomniałam, z elementem limonki przepiękną sukienkę. Ciekawy, modowy akcent to mankiety. Zobaczcie, lekko takie. Wysuwające się, wygląda to naprawdę fajnie. Niby macie prostą sukienkę, a jednak tutaj został taki element nowoczesny wprowadzony. Delikatny pół półgolf, a z drugiej strony może być to taki kołnierzyk, czyli możecie nosić w zależności od tego jak lubicie. Możecie zestawić oczywiście z paskiem, wtedy podkreślicie talię. Do tego super będzie wyglądała oczywiście klasyczna szpilka, szara bądź czarna, szarą też znajdziecie właśnie w tej aktualnej kolekcji. Ale ja również uważam, że kozaki, szczególnie w przypadku zestawienia z tą ciepłą alpaką, wyglądałyby fantastycznie. Oczywiście, związujemy w talii i jesteście smukłe, piękne i przygotowane idealnie na jesień. Ok. Co my tutaj mamy? No mamy to, że zachęcam i bardzo lubię, jak nosicie jesienią jasne stylizacje i do tego. Um, bardzo zachęcam, bo uwierzcie mi, że świetnie ten jasny kolor mieni się w tych promieniach słonecznych. I jednocześnie fajnie gra z aurą, chociażby kolorów liści i z tym, co dzieje się wokół nas, czyli przyroda. Zobaczcie, mam przepiękny, jasny również zestaw. Jest to marynarka i spódnica. Ta marynarka jest szalenie ciekawa, bo zastanawiałam się nawet troszeczkę, jak Wam ją opisać, bo ma nietypowe rękaw. Rękaw jest taki jak w koszuli, a tak naprawdę formę tutaj dalej mamy marynarki. To powoduje, że po pierwsze macie znowu element nowoczesności, który się pojawił, czyli nie taki bardzo klasyczny garnitur. Też troszeczkę boicie się tego słowa garsonki, chociaż one mocno wracają do łask i zaczynamy je wprowadzać do szafy. Ale zobaczcie, to jest zdecydowanie fajna wersja odświeżona, a właśnie jednocześnie możecie też nosić to jako taka forma koszuli. I wygląda to tak. Zobaczcie ten rękaw. Możemy prosić o pokazanie. On jest naprawdę szalenie ciekawy. Nie jest zakończony taki prosty, jak zawsze w każdej marynarce. No właśnie, i teraz tak. To jest całość. Wystarczy, że założycie pod to top. Ja już mam ochotę Wam powiedzieć, że ten kolor pięknie łączy się z bordowym kolorem, więc mógłby tam się pojawić taki top i na przykład przepiękne bordowe kozaki. Pamiętam, że marka Deni Claire w zeszłym roku miała przepiękne kozaki. Czuję, że może być powtórka i mogą się pojawić również w tym sezonie, więc śledźcie na bieżąco, bo naprawdę chodzą mi po głowie od zeszłego roku. Eee, dobra, ale przecież nie każda z Was może mieć ochotę założyć to właśnie w formie tak bardzo eleganckiej. No i proszę bardzo, kolejne rozwiązanie. No limonka, właśnie ten kolor, czyli jak widzicie, e, duża konsekwencja marki Denikler a propos wprowadzonych form, printów i kolorów. No i super, się łączy z tym jasnym. Możecie do tego zestawić e, chociażby, zobaczcie, tą torebkę. Jak Wam to pokazać? O. Zobaczcie, wtedy ocieplacie tą stylizację. No i chociażby kozaki w tym samym kolorze mogły pojawić, mogłyby się pojawić na dole. Dobra, ale ten sweterek przecież świetnie by wyglądał również do mojej stylizacji. Jak myślicie? Też mi się podoba. Ok, coś wygodnego. Sukienka. Nie wymaga nic więcej. Sama w sobie jest już całością. Jest pełną stylizacją. Zobaczcie, przepiękna, granatowa, wiązana w talii czyli taki typowy fason szmizierki. Idealny do każdej sylwetki. Naprawdę uwierzcie mi, że każda z nas jest w stanie e, fajnie wymodelować swoją sylwetkę przy tym fasonie. Jednocześnie coś, co większość z Was uwielbi, jak chodzimy na zakupy, to często tak robicie, że próbujecie i szukacie kieszeni. Tutaj one się pojawiają, czyli w formie luźnej, bez paska, macie właśnie luźną sukienkę. No i ten komfort, ręce do kieszeni. Ja też lubię, więc bardzo dobrze to rozumiem. Krótki rękawek, ale też bardzo fajna, właśnie a propos jesieni, bo zakładacie to, sobie tą sukienkę. Ja bym związała oczywiście w talii, bo jestem mała filigranowa, więc muszę troszeczkę budować te proporcje dodatkowo. No i do tego chociażby płaszcz. Mogłabym powrócić do alpaki szarej, którą Wam e, pokazałam, ale równie dobrze mogłabym mm, chociażby zaproponować zobaczcie, nie wiem czy dobrze widzicie, ale tą szarość. Granatowy kolor świetnie łączy się z szarością, a z drugiej strony znowu możecie ją ocieplić, dodając kolor bordowy, ewentualnie brązowy, albo jasny kamel, bo te kamele też z szarością świetnie się łączą. I znowu mamy super stylizację. Okej. Okay. No ale ta sukienka jest na wiele okazji, ona jest w takim bardziej stylu casualowym, więc czas... Na coś bardziej eleganckiego. Zobaczcie, przepiękna, szara sukienka z elementem, który właśnie może wymodelować sylwetkę, czyli tego nie mogło zabraknąć. Tutaj ściskamy, mamy piękną talię, a jednocześnie zobaczcie, ona jest w tak fantastycznej formie, że nie wymaga nic więcej. E, dzisiaj rozmawiałam na temat tej sukienki z paniami z Denikleri, powiedziały, że. Dzisiaj jedna z pań ją przymierzyła, cudownie wymodelowała sylwetkę, bardzo ładnie podkreśla biust, więc uwierzcie mi, uważam, że każda z Was powinna przyjść i przymierzyć. Takie must have szafy, must have właśnie też biznesowe, bo często się mówi, jak nie wiesz, co założyć na spotkanie biznesowe, to załóż małą czarną. Fajna odpowiedź na małą czarną, bo na pewno je macie już w swojej szafie, tutaj macie przepiękną szarą Ok, no co, szpilka, kozaki, też świetnie będą do tego wyglądać. A ja wprowadzam, ta kolor. Zobaczcie, jak super ta szarość łączy się z tym kolorem limonkowym. Okrycie wierzchni w takim kolorze, czad. Zazwyczaj mamy te kolory bardzo stonowane i takie yy, yy, standardowe w swojej szafie, jeśli chodzi o okrycia wierzchnie. No słuchajcie, kombinuję, tak kombinuję, że nie wiem, czy Robert mi to wybaczy, ale zobacz, Robert, chciałam pokazać panią, że tak to może super wyglądać razem. Zobaczcie, jak to fajnie się łączy, bardzo elegancka forma. A też słuchajcie, ten płaszcz jest y, bardzo właśnie taki miękki, plastyczny i dzięki temu super będzie się układał nawet po takim sztywniejszym y, ubraniem pod, y, pod spodem, albo chociażby garnitur, nawet jak założycie, też będzie super. No i co się tutaj pojawia? Pojawia się szerszy rękaw w tym sezonie bardzo modne są płaszcze, właśnie troszeczkę w takiej formie oversize, troszeczkę powiększające, nadające luzu, więc świetny yy, świetna odpowiedź jakby na ten trend i to jest właśnie ta propozycja. No op! No dobra, to teraz pójdziemy w klimat właśnie tego home office. Nie wiem, jak du dużo z was zostaje, możecie mi nawet pisać w komentarzach, chętnie to później zobaczę. Eee, no ale wiem, że tak też się dzieje, że jesteście w domu, większość z was nawet jest już troszkę tym zmęczona, brakuje wam tych takich stylizacji, które troszeczkę podniosą waszą pewność siebie, właśnie troszeczkę wyjdziemy znowu, ten dom, jakaś inna sytuacja, więc uwierzcie mi, że w Claire znajdziecie cudną odpowiedź na to, co teraz się dzieje wydanie elegancko sportowe, no brzmi genialne, genialnie dodatkowo dzianiny, czyli wygodnie. Mamy to. Mamy to, słuchajcie, w pięknym wydaniu. dzianinowego nowego właśnie miękkiego, fajnego dresu. Tutaj na pewno znajdziemy wełnę, kaszmir podejrzewam, że się e, pojawia w składzie. I tak jak mówi i znowu to podkreślę, jakość w denikler na pierwszym miejscu. W stylizacjach biznesowych jakoś również musi być na pierwszym miejscu. Wtedy obroni się zawsze Wasza stylizacja. Po drugie, pamiętajcie, że styl biznesowy tak naprawdę bardzo często za bardzo kombinujemy, szukamy odpowiedzi, próbujemy coś dodać, a tak wcale nie musi być. Minimalizm to podstawa klasyki stylu biznesowego. A jakość ma właśnie obronić waszą stylizację i jakby podbić waszą osobowość, stanowisko, to w jakiś sposób budujecie swój wizerunek. OK, wracamy do dresu. Przepiękny. Delikatna łezka, ale właśnie delikatna, więc spokojnie możemy sobie pozwolić e, właśnie na to wydanie home office. E, lekko ozdobiona, czyli tutaj się pojawia ta elegancja i akcent modowy. No i zobaczcie z boku też fajne e, lampasy, które. Właśnie nawiązują do tego, co pojawiło się u góry. Dla mnie ważna rzecz, bo ja jestem niska, więc te ściągacze mi bardzo pomagają, więc uwielbiam i tutaj właśnie na dole w spodniach ściągacz się pojawia. Pomyślałam, że może Wam powiem, bo tak jakoś o cenach Wam nie mówię, a przecież on jest taki fajny. Dobra, słuchajcie, jak jest fajny, to spodnie 1399, a ten piękny. Sweter kupicie za 1499. No i znowu tutaj. Spodnie możecie nosić chociażby z gładkim T-shirtem, będzie wyglądało to super. I też inne wydanie looku home office, a górę możecie nosić z jeansami, z jasnymi spodniami. Możecie nosić chociażby z zobaczcie z tą wersją w spódnicy, którą tutaj wcześniej wam pokazałam. Wtedy do środka możecie wsadzić i znowu dres wykorzystujecie na wiele sposobów. Mam też tutaj piękną dzianinową, słuchajcie, bluzkę, którą Wam chcę pokazać. To też jest świetne wydanie, chociażby w zestawieniu z tą spódnicą, no ale też świetne wydanie, jeśli chodzi o te klimaty wygodne w domu, home office albo po prostu zaczynacie wchodzić do biura, ale macie ograniczoną ilość spotkań i wcale nie potrzebujecie tak bardzo eleganckich, biznesowych luków. to wtedy pozwalacie sobie na fajną dzianinową bluzkę z ozdobnym elementem, właśnie taki delikatny łańcuszek, takie koraliki. Bardzo fajnie i elegancko to wygląda. Ok. Przejdziemy, słuchajcie, do koloru, który ja uwielbiam i do zestawienia, które uwielbiam. Jestem ciepłym typem kolorystycznym, więc lepiej się czuję w ciepłych kolorach niż chociażby nawet w tej bieli, którą mam na sobie. Więc zobaczcie, moje spodnie idealnie łączy, łączą się z ciepłym kolorem, czyli chociażby z tym swetrem. Dodatkowo no, uwielbiam, w tym sezonie te frędzle są tak szalenie modne. Zresztą to jest taki styl, że mogę do tego dokładać sobie też kowbojki, w ogóle bodki czułabym się fantastycznie. Czyli zobaczcie, świetnie te frędzle wyglądają. Jak dotykam, to już Wam mówię, kocham, po prostu jest to miłe, miękkie, nie gryzie, uwielbiam. No i pięknie łączy się z szarością. Ja mam na sobie spodnie z prostą nogawką, czyli ten taki model Palacio Szwedy, ale również ten, ten kolor występuje w typowych takich standardowych cygaretkach. I takie spodnie tutaj znajdziecie. No i teraz tak. Tutaj przejdę i zobaczcie, co się dzieje. Znowu piękne okrycie, które świetnie sprawdziłoby się do mojej stylizacji. No, a z drugiej strony mogę Wam powiedzieć, wchodzicie do samochodu, siadacie, nie gniecie się. Zawsze wygląda tak samo. Komfort jednocześnie jest otulającym misiem, czyli jak tęsknisz, to się nie martw. Ktoś Cię cały czas przytula i otula. Właśnie to jest ten piękny płaszczyk. Słuchajcie, postaram się go odpiąć. Właśnie ma takie fajne napy. Uwielbiam, nie guziki. Guziki wymagają więcej czasu. I zobaczcie, możecie go również przerzucić. Na taką stylizację, jak ja mam. Widzicie, jak to fajnie się łączy. Bardzo fajny, prosty krój. Jeżeli chcecie bardziej zbudować sylwetkę, nadać innej formy, możecie założyć do tego chociażby e, skórzany pasek. Paski są w tym sezonie również szalenie modne, żeby nosić na okrycia wierzchnie. W zeszłym sezonie unosiło się na marynarki, więc spokojnie możecie założyć i zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Milusi na maksa. Koszt takiego płaszcza to 1699 i tak jak mówię on jest fajny nawet chociażby z tym dresem by też się fajnie łączył bo wiecie jest taki y, typowo casualowy ale bardzo fajny prosty fason No i dwie jeszcze propozycje Moje spodnie świetnie by się łączyły z ciepłym swetrem. Ten sweter też jest fantastyczny. To zresztą jest, słuchajcie, golf o bardzo fajnym splocie. W tym sezonie w kolekcji Denikler znajdziecie nawiązania do kultury, do sztuki. Jest dużo właśnie takich inspiracji i w fasonach, i w printach, i w formach. I zobaczcie. Pięknie. Zakrywam chyba mikrofon. Pięknie łączy się właśnie z tym swetrem. Typowo luźna stylizacja. Możemy go wtedy puścić i wygląda to też super. Ja oczywiście ozdobiłabym ciepłymi dodatkami, czyli chociażby e, brązowe bodki. Właśnie znowu powrócę do torebki, która jest w ciepłej tonacji. Ale panie, lato, zima, czyli ta kolorystyka, spokojnie może iść właśnie w tą kolorystykę, czyli bardzo fajnie łączący się kolor błękitny, niebieski i granat. E, dobra. I to odkładam. Pojawiają się tutaj również, słuchajcie, przepiękne białe koszule. Ja mam na sobie taką typowo klasyczną, taliowaną. Są również piękne koszule z ozdobnym elementem i takie troszeczkę inne od tych, które znajdujemy dotychczas. Piękny mankiet, lekko zbudowany w taki dzwon. No i super ozdobna aplikacja. Niby guzik, a wygląda to naprawdę szalenie ciekawie. I... Biała, którą Wam chociażby wcześniej pokazywałam, czyli z tymi zdobieniami. Dobra, muszę Wam jeszcze coś pokazać. A nawet na siebie założyć. Co Wy na to? Wytrzymacie to. No bo wiecie, na wieszaku. Zobaczcie. Znowu. Przepiękny, lekki słuchajcie, tak szalenie ważne, lekki, a ciepły, kaszmirowy. Zobaczcie. No, klasyka. Ja się czuję fantastycznie w tym wykonaniu. Tak jak Wam mówiłam, nie noszę często tych eleganckich stylizacji, ale dzisiaj jestem panią biznesu. Naprawdę, ubrania podbijają pewność siebie, budują ten nasz wizerunek i możemy bardzo fajnie po prostu go stworzyć. Ja dzisiaj się czuję właśnie tak. Pokazuję Wam przepiękny płaszcz. Jednocześnie, słuchajcie, też możemy go wiązać w talii, bo mamy pasek i budujemy tą naszą sylwetkę. Dobra. Odkładam go, jeszcze zerknę na cenę. 2999. Pamiętajcie też o jednym. Płaszcz to jest inwestycja. Nie kupujemy go um, w każdym sezonie. Zazwyczaj jest tak, że jak kupujemy to, on starcza nam na dłuższy czas. Szczególnie w przypadku, jeżeli kupujemy klasyczne kolory, to naprawdę jest to ponadczasowe i coś, co dłużej zostaje w naszej szafie. Więc przelicz sobie ten koszt w rozłożeniu na te lata. Okazuje się, że 50 groszy dziennie chyba byś musiała wrzucić, żeby ten piękny płaszcz mieć w swojej szafie. Dobra, to jest słuchajcie, koniec. Znajdziecie tutaj, tak jak mówiłam, buty. Ja mam na sobie szare, są piękne czarne i granatowe szpilki. Znajdziecie również bodki. Nie wiem, czy uda ci się Robert pokazać, ale też o, szalenie klasyczne, bardzo lekkie. No, i ta wysokość jest bardzo bezpieczna, bo w stylizacjach biznesowych to też ma ogromne znaczenie. Nie możemy przesadzać z tą wysokością. Wysoki obcas na wieczór albo na kolację. No, i właśnie znajdziemy buty, znajdziemy dodatki w postaci apaszek. Mam nadzieję, że takim czymś Was zainspiruje. Apaszka może być w formie paska, możecie ją nosić również przy kołnierzyku, przy koszuli, bardzo fajnie ozdabia. Albo możecie nosić właśnie przy torebce. Pojawiają się tutaj przepiękne kolory, właśnie niebieski, limonkowy, tak jeszcze sobie zerkam, pojawia się też ta czerwień i troszeczkę taki print zwierzęcy. Znajdziecie delikatne kolory szary, granatowy, biały, coś mocniejszego, kolor limonkowy, no i oczywiście pojawia się klasyka, kolor czarny. Koniec kochani. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Wprowadzam Was w jesień. Jak widzicie ona coraz bliżej, więc zaplanujcie mądrze swoje szafy, przejrzyjcie co macie, a po resztę przyjdźcie chociażby do Denikler. Jest tutaj pięknie, mam nadzieję, że dzisiaj to zobaczyliście. Dziękuję wam bardzo, żegnam się i do zobaczenia następnym razem.